że prezydent może się powoływać na przepisy prawa pracy, na rzekomą dyskryminację, co też podkreślił bardzo logicznym, pięknym i rzeczowym zasadnym wyrokiem sąd. Jednakże pomimo sukcesu tutaj, sukcesu Urzędu Miasta, sukcesu mojego osobistego, jako że byłem też reprezentantem wraz z kolegą radcą Marcinem Słupkowskim, pragnę też podkreślić sukces samorządności w Polsce, samorządów w Polsce, gdyż pierwszy wyrok, pierwszej instancji stanowił pewien precedens, pewien niezdrowy precedens, który w sytuacji utrwalania go dalej mógłby być bardzo niebezpieczny dla pozostałych rad, dla pozostałych gmin na terenie całego kraju. Jednakże, moi szanowni państwo, należy także wskazać, że smutno mi jest, że musiałem chodzić w sprawie, w tej sprawie jako radny, że pan prezydent pozwał Urząd Miasta Białegostoku, że zamiast swój bardzo cenny czas przeznaczać na cele mieszkańców, na cele miasta, tak naprawdę skupiał się na sprawach sądowych, które nie są w żadnym interesie, nikogo interesie. A interesem nas tutaj, radnych, i interesem prezydenta jest służyć dobru mieszkańców. I teraz do tego wracamy. Dziękuję.